Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w serii Elden Ring, 36 odcinek. No i w dzisiejszym materiale postaram wam się przedstawić urwisko zasiane ruinami. Zaraz chyba tak się nazywała ta cała lokacja. Tak, urwisko usiane ruinami, które znajduje się, jak sami widzicie, całkiem wysoko. Więc tak, jeżeli jakkolwiek spadniemy, to mogą być całkiem duże kłopoty. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś wiele platformówki w dzisiejszym odcinku, to może być wtedy trochę trudniejsze. W każdym razie pierwsi przeciwnicy... O kurde! I trzeba uważać, żeby od razu nie spać w głupi sposób. Dobra, czyli się od razu blokujemy. No jeżeli chodzi o nietoperzy, to raczej nie są to jacyś super mocni przeciwnicy. Pytanie, czy potrafię jakkolwiek przepychać. To by było wtedy trochę trudniejsze. Dobra, czyli możemy zeskoczyć piętro niżej. Teraz zobaczymy. A na samym wstępie zobaczmy jeszcze tędy, z kim ja mam do czynienia. Czy da się zbackstabować takiego wroga? Nie da się niestety. Dobra, jeszcze więcej. Ale to są duże ilości. W każdym razie ich obrażenia nie są jakieś super wielkie, jak sobie widzicie. Nawet jeżeli zrobili mi jakieś pełne combo, to za połowę HP. Czy co, wystarczy się zablokować? No i po robocie, dobra. Zobaczmy, czego oni w ogóle strzegli. Złote runy, dziękuję serdecznie. Dla pewności można się od razu uleczyć. Czyli proszę bardzo, jesteśmy na fulla. No i zobaczmy, co mamy dalej. Kilka właśnie lokacji do sprawdzenia, niby może jakoś do góry wejdziemy. Widzę, że są niby jakieś kolejne światła, więc być może coś nam to wszystko zagwarantuje. No i mamy pierwsze oznaki platformówki. Zobaczmy, jak to teraz się będzie prezentowało. Jest kolejny przedmiot. Czy są w tym miejscu jacyś wrogowie, niczego w sumie nie widzę. Dobra, więc przeskakujemy i tym oto sposobem mamy ponury kamień kowalski, raz, trzy. Najwięcej w zasadzie nie widać. Czyli co, chyba już typowo schodzimy. Czyli tędy można by było zejść po drabinie, przed chwilą było to przedstawione, a więc zobaczmy. Są tam jacyś przeciwnicy pojedynczy? Ej, co jest, nie mogę zejść. A chyba trzeba wstać dopiero wtedy. Dobra, może jeszcze backstaba temu przeciwnikowi jakkolwiek załaduje, zobaczmy. Tutaj bierzemy takiego kolesia w sumie na hita. No i wydaje mi się, że to w zasadzie jakieś kółko byśmy zrobili. Tak, czyli mamy kolejny materiał. No i tam z góry już dało się wcześniej zeskoczyć. Niżej już niczego w sumie nie mamy. Chociaż kto tam wie, trzeba zawsze patrzeć. Często są jakieś właśnie dodatkowe jeszcze platformy do sprawdzenia, więc będę starał się wszystkie te rzeczy odnaleźć. Jeżeli pominiemy jakiś sekret właśnie w tej serii, jeżeli wy o tym wiecie, no to napiszcie o tym w komentarzach. Staram się to nagrać jak najbardziej dokładnie, ale czasami może mi jednak coś pominąć. Jakiś, powiedzmy, sekret interesujący. Dobra, więc kolejna platforma. Co tym razem? W sumie nie widzę żadnych wrogów, ale jest to trochę większe miejsce. Jeszcze mogę duchy wyzywać. Być może to będzie jakaś walka z bossem. O, są kolejne nietoperze. Dobra, nimi się zajmijmy na samym wstępie. Coś tam słychać ciekawego, jakiś mnich się chyba modli. Czy to jest walka z bossem, czy jak? Ciekawa sprawa, nie, to chyba wygląda jak bohater, z którym być może dałoby radę porozmawiać. A tędy? Jest niby jakieś światło tajemnicze, ale z jakiego powodu miałoby się tu znajdować?
Niżej nic nie ma, to z pewnością. Chyba, że jakieś ukryte przejście? Coś w tym stylu? Nie ma szans. A, z góry chyba dałoby radę jakkolwiek zlecieć. Może wtedy... Dobra, więc to zaraz porozmawiamy. Jeszcze jakieś kolejne materiały do zebrania. Kamień kowalski tak wygląda, okej. Czyli do ulepszania broni. Też warto to wszystko zbierać. A te kryształy? O, wow, zaraz! O kurde! No to teraz się zlecieli przeciwnicy chyba. Ja ich w ogóle nie widziałem. To jest ten główny przeciwnik, na którym się teraz skupiam. Kurde, te krzyki wszystkie. Dobra, załatwiony. Teraz mamy tylko tych mniejszych. Jezu, jakie kombo straszliwe. Dobra, to by byli chyba wszyscy. O rany, ale ta trucizna jest dosyć mało przyjemna. Będę bez przerwy obrywał. Dobra. Mamy jeszcze 5 leczeń, więc jakoś powinniśmy dać sobie radę. Niestety nie mam żadnych przedmiotów chyba, żeby to zastopować. Wiem, że są jakieś czary, które to stopują, ale... No, osobiście tego nie posiadam. Czy okazuje się, że to przeciwnik tak dobrze śpiewa? Kto by się spodziewał? Dobra, więc myślę, że teraz lepiej się pośpieszyć, jeżeli właśnie teraz bez przerwy obrywam obrażenia, to... To gramy na czas, powiedzmy. Dobra, z tym razem? Jacyś kolejni przeciwnicy. Muszę się znowu leczyć. Jak sami widzicie, te trucizny jednak są mało przyjemne. Będę bez przerwy musiał na to zwracać uwagę. Czy ja po raz kolejny słyszę tego niemożliwego wroga? Chyba tak, jakoś piętro wyżej jest. No to będzie nieprzyjemna sprawa. W sumie jego obrażenia nie są aż takie straszne. Przede wszystkim jest właśnie ta trucizna, która jest naprawdę bardzo mało przyjemna. Chyba, że to by było jakoś niżej. Nie mam już w zasadzie tych sojuszników. Nie mógłbym ich teraz wezwać. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jakiś save w międzyczasie. Nie, teraz ja muszę być ewidentnie super pasywnym. Może jakoś tam tędy byśmy przeszli. Czyli po raz kolejny się leczymy. Czy ja miałbym do tego przeciwnika teraz podejść? Kurde. Czy zostawić to na trochę później? Mamy kilka przedmiotów jeszcze do wzięcia. Kurde, ciężka sprawa. Są jeszcze jacyś inni. Dobra, powiedzmy, że nie będę teraz ryzykował. Podejdę w to miejsce, jak odblokuję jakiegoś kolejnego save'a, być może. W sumie zrobiliśmy całkiem niezłe postępy, więc... Myślę, że to było całkiem... opłacalne. Mogą być w tym miejscu jeszcze jakieś pułapki, że jakieś, nie wiem, kowadło na mnie zleci. Nie wiem, spodziewałbym się takich rzeczy po tej produkcji. Kurde, jeszcze 2 przedmioty do wzięcia. Mukanie, niestety nie mogę ze sobą zabrać, kurde. O tych mniejszych to z łatwością załatwię, ale tego wielkiego bossa to będzie bardziej kłopotliwe. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie czegoś takiego. Dobra, mamy jakiś zakrzywiony miecz. No i nie trzeba w sumie niczym ryzykować. Ciekawe, czy ci przeciwnicy jeszcze jakoś strzelać potrafią, czy coś w tym stylu, ciężko powiedzieć. O kurde, ale agresywny.
Tam już niżej byliśmy, więc więcej już nie widzę. W każdym razie mamy ten interesujący zakrzywiony miecz. O, proszę bardzo, jak interesująco wygląda. Zakrzywiony miecz stworzony na podobieństwo starożytnego wężowego bóstwa. Narzędzie zapomnianej religii praktykowanej na górze Gelmir. Wcześniej używany do składania ofiar, po zabiciu wroga miecz ten przywraca punkty życia, okej. Okay. Umiejętność cięcie z obrotu. Ulubiona umiejętność zwinnych wojowników, tnij wrogów obracając się, wielokrotne naciśnięcie umożliwia wykonanie dodatkowego ataku. Nie no, jeżeli to przywraca punkty życia, jakiś powiedzmy lifesteal, czy jak to nazwać w zasadzie. Ciekawa bardzo sprawa. Może nawet w tym miejscu by mi się nawet przydał. Ciekawe, jak dużo życia może jeszcze przywrócić. Może byśmy w sumie to przetestowali, to trochę ryzykowne podejście. Czyli mamy tego jednego wroga. Załatwmy sobie na samym początku tych. Ciekawa sprawa, czy będę musiał na tego bossa zawalczyć jednak, to może być dosyć kłopotliwe. No ale koleś dosłownie stoi na drodze do dalszych postępów. Chyba. Ta, tam jest jakaś winda, tak? A tędy? Był kruniczny. Może przeszedłbym jakoś od tyłu? O, proszę bardzo. Zgubione popioły. Kurde, że też gra wymaga ode mnie takiego poświęcenia. To będzie super ciężki pojedynek. Dobra, butelka niesamowitego eliksiru, żebym się uleczył na maksa. O kurde, chyba mnie zaobserwowało niestety. Ciężko powiedzieć. Ja zobaczymy. Dobra, idziemy na wojnę. Kurde, że jeszcze z jakiejś magii ktoś potrafi uderzyć. Z kim ja mam w zasadzie do czynienia? Dajcie spokój. Ja myślę, że to będzie tylko jeden potężny wróg, a chyba jest dwóch nawet. Jeszcze bez przerwy ta cała trucizna, najgorzej, no nie. Przez chwilę mogę jakieś obrażenia zadać. Kurde, te wszystkie krzyki. Jeden przeciwnik dosłownie jakoś zleciał niżej. Ciekawe, czy będę gdzie mógł jeszcze jakkolwiek wlecieć. Może na tym się jakkolwiek skupimy jednak. O kurde! What the hell? Ale mnie złapał. Jeszcze jakaś inna trucizna innego rodzaju. Dajcie spokój. Kto to jest za... Co to jest za wróg w ogóle? Nie mam już więcej energii. Kurde, te ataki są takie szybkie, no nie mogę, no. Ale nieprzyjemna sprawa. Rzadko kiedy można go zaatakować, naprawdę. Dobra, uciekamy w takim razie. O rany! O rany! Dobra, ja zaraz zginę od trucizny. Muszę jak najszybciej jakiegoś save'a odnaleźć. Come on. Tak jest! Dobra, okej.
O rany, że ja to jakkolwiek wygrałem, to nie mam pojęcia jak. Znaczy, zabiliśmy jednego kolesia, ale to... A ten drugi jakoś zeciał niżej, więc to było mocne na farcie, muszę przyznać. Teraz można było na tych kolesi łatwo w sumie farmić, byśmy zeszli i zrobili jakieś backstaby, ale... Powiedzmy, że to było na tyle. Zrobiliśmy jakieś całkiem niezłe postępy. Jeżeli miałoby się jakieś ataki magiczne, właśnie jakiegoś lepszego rodzaju, to wtedy to samonaprowadzające umiejętności dałyby znacznie lepszą radę. Więc od razu widzę taką kontrę, ale ja niestety miałem bardzo mało many. Okej, czyli od razu idziemy na walkę z bossem, się okazuje, no dobra. W takim razie weźmy taką oto jeszcze, taki lampion i jakieś informacje? Przyzwać tego sojusznika? A, czy mogę jakiegoś sojusznika przyzywać? Zaraz, zaraz. Wielki tragot rogaty. W sumie nie chcę chyba nikogo przyzywać, w sumie sam nie wiem, z kim ja będę teraz walczył. Czemu ja mogę sojuszników przyzywać? Może to ma jakiś związek z fabułą? Szubrawiec, ale żadnego takiego bohatera nie pamiętam. Dobra. Postaram się wygrać solo. Zobaczymy, co to będzie za boss. Czy to jest ktoś super poważny? Chyba mamy jakąś walkę ze smokiem. Magmowy żmij, tak zwany. No dobra. Lepiej chyba się nie lokować na tym przeciwniku, po prostu będę go atakował jakoś w plecy. Kurde, ale mnie zaatakował mocno, dobra. No i nie mamy już żadnych sojuszników niestety. A, okej, czyli na jednego hita koleś potrafi zabić. Okej, jasna sprawa. Nie, no, dajcie spokój. To w takim razie nie jest miejsce, w którym powinienem się teraz chyba znajdować. Dlaczego na jednego hita twórcy wymyślili? Dobra, w takim razie. Może jednak przyzwę jakiegoś sojusznika. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przy okazji, może jacyś... Wyposażenie. Inny rodzaj sojusznika tego rodzaju jeszcze bym ustawił, ale który by się przydał? Jeszcze pytanie. Dobra, niech będzie i paź. Paź był całkiem niezły. Dobra. No ale jeżeli koleś mnie na jednego hita atakuje, to dajcie spokój. O, ten paź nie robi jakichś wielkich obrażeń. Ale będzie odwracał uwagę, całkiem ciekawy sposób. No takie ataki jeszcze jestem w stanie zdzierżyć, ale jeżeli ktoś mnie na jednego hita morduje, to już jest gorsza sprawa. No, teraz będzie strzał z magmy. O, zestagerowaliśmy kolesia, dobra. To powinno go mocno zaboleć.
No uwaga. No ciekawy pojedynek, muszę przyznać. Trzeba tą magmę jeszcze uważać. Ten bohater nasz to bez przerwy w tym stoi. Najlepiej chyba jakoś od tyłu wchodzić, jest się w miarę bezpiecznym z tego co widzę. A też nie wolno być jakoś pod nim. I wtedy jakieś mocne właśnie obrażenia zdawał. Może z tego uderzenia. Teraz musi powstać, dobra, i dopiero teraz zadam mu jakiekolwiek obrażenia. Nie jestem pewien, który atak właśnie tak na hita mordował, więc trzeba na wszystko uważać ewidentnie. Kurde! Nie mogę mu teraz w ogóle na plecy wejść. Dobra, załatwiony. No jeżeli ma się tego sojusznika, wielki tragot rogaty, to całkiem nieźle to wyszło. Jeszcze mamy łuskowy miecz magmowego żmija, okej. Jeszcze serce smoka, więc proszę bardzo. No i nawet całkiem sporo żeśmy pieniążków zyskali. Ten paść nawet sobie jakkolwiek poradził, znaczy ta dusza po lewej stronie. Więc jeżeli ma się takich sojuszników, to było znacząco prościej. Dobra, odpocznijmy, pododajmy sobie jakieś poziomy, zobaczmy rozwój postaci. Powiedzmy, że pójdę w inteligencję, szukam... Muszę jeszcze więcej inteligencji zebrać, ponieważ chciałbym jeden miecz wykorzystać. No dobra, czyli to zostało sprawdzone i teraz zobaczmy ekwipunek. Jeszcze zyskaliśmy kilka ciekawych przedmiotów nowego rodzaju. Okej, to będzie bardzo interesująca broń, ponieważ posiada obrażenia ogniste i mogę tym kontrować właśnie jakichś ciekawych przeciwników. Więc to się z pewnością przyda. No i zobaczmy jeszcze informacje. Zakrzywiony wielki miecz używany przez magmowe żmije. Kształtem przypomina szczękę smoka i jest pokryty twardymi łuskami. Te lądowe smoki były podobno ludzkimi bohaterami, którzy wzięli udział w śmiertelnym występku smoczej komunii. Zostali przeklęci, by pełzać na brzuchach, jako cienie dawnych siebie. Unikalna umiejętność magmowa gilotyna. Chwyć łuskowy miecz w obie ręce, jakby żmij zapalał go w paszczę. I skocz naprzód, wbijając broń w ziemię, by wywołać wybuch magmy. Naciśnij przycisk ponownie, by zadać kolejny cios z góry. Dobra, czy jakiś atak z daleka i wtedy będziemy atakowali tymi magicznymi obrażeniami. Dobra, ciekawa sprawa, jeszcze można by było tak na szybkości zobaczyć tą arenę. Chociaż nie widzę żadnych super ciekawych przedmiotów. Dobra, jeszcze się ulepszę na kilka sposobów i zaraz pójdziemy dalej. Dobra, w takim razie zobaczmy jeszcze na dalsze tereny, czy to będzie jakiś jeszcze bardziej rozbudowany dungeon, czy gdzie ja się będę teraz w zasadzie udawał. Niby mamy przejście w zupełnie jakieś nowe rejony, zaraz wyżej, niżej, jeszcze wyżej, okej. Gdzie my się w zasadzie teraz udajemy? To być może do tej zupełnie nowej krainy, w sumie nie wiem, czy to jest odpowiednie podejście, czy już teraz powinienem tak daleko wychodzić. Tak jak przejście do tej nowej krainy, tak mi się przynajmniej wydaje. Zaraz. Płaskowyż Altus, okej. Nie, to jest w takim razie zupełnie nowa kraina. Nie, to bez sensu, aż tędy teraz wychodzi. Znaczy, odblokuję sobie save'a, jasna sprawa, ale... Nie, myślę, że bez sensu teraz to sprawdzać. Zanim dojdziemy na te tereny, to jeszcze musimy to wszystko wykonać do końca. No i jeszcze tereny na zachodzie, tak? Na wschodzie, przepraszam.
Więc dobra, więc chyba będę musiał się jakkolwiek cofnąć tym razem. Dobra, w takim razie wzywamy naszego konia, no i proszę bardzo, no te rejony w zasadzie już przedstawiałem w poprzednim odcinku, może pamiętacie. Ej, zaraz, zaraz, już myślałem, że zaraz będę ginął, że to już przepaść. Taka ogromna mgła, że czasami można się pogubić. No w każdym razie, jeżeli chodzi o tą jeziorną Liurnię, no to jeszcze kilka terenów nam zostało, na przykład z tej strony. No więc tak, zaraz postaram się jeszcze przedstawić kilka kolejnych ciekawych lokacji. Na przykład widać jakąś tajemniczą wieżę, o kurde! What the hell? Czy mi się wydawało, czy tam... Na czym to polega? What the hell? Szaleństwo. Dlaczego dostaję tego szaleństwa? Na czym to w ogóle polega? Wow! Pierwszy raz widzę w zasadzie taką umiejętność. Dalej mamy to szaleństwo. Kurde, jak się do tego miejsca w ogóle dostać? To jakieś dosłownie oko Saurona mnie goni. Będę musiał to jak najszybciej wyczyścić. Jeżeli to oko mnie nie widzi, to chyba jestem w miarę bezpieczny z tego, co widzę. Dobra. W takim razie trzeba będzie być w cieniu tej całej lokacji. No i po raz kolejny to szaleństwo. Jak sobie z tym radzić? Jesteśmy bezpieczni, tak? Pora skrócić dystans, może tędy? No i dalej. O, ran, nie żyje! Aj, byłem ze złej strony, najgorzej. Kurde! Dobra, muszę przyznać, że to jest całkiem ciężka lokacja. Tam jeszcze później jakieś szczury zaczynają nas atakować, co jeszcze utrudnia sytuację i one również to całe szaleństwo aplikują. Więc trzeba uważać. Więc co, odczekujemy? Aż teraz się skończy? Dobra. To już wystarczy, żeby do samego końca dojechać, więc proszę bardzo. Ten koń jeszcze jakieś obrażenia dostaje. Kurde, dalej dostajemy, no nie. Dobra, czyli w tym miejscu najlepiej odczekać, jeżeli chodzi o ten status i od razu chyba do samego końca podjedziemy. Nawet z takich obrażeń bym się uleczył. Bo ten status jest naprawdę bardzo mało przyjemny. No i teraz trzeba sobie radzić z tymi wszystkimi szczurami. One właśnie również ten status nieprzyjemny ładują. Więc proszę bardzo, jeszcze ostatni, ten największy. Dobra, daliśmy radę, uff. Już zginęłem jeszcze raz, niestety w tym miejscu. Ciężko było sobie poradzić, ale... Wydaje mi się, że to powinno załatwić sprawę. Chyba w tym miejscu już nie otrzymujemy tego statusu, tak będąc pod nimi. Ale w sumie nie wiem, czego się spodziewać po tym oku Saurona. Na wszelki wypadek od razu się uleczę, żebym nie dostał jakiegoś one-shota. O, jeszcze jakiś skarb, zobaczmy. Skowyt Shabriego, okej, dobra, zaraz to zobaczymy. Chyba jakiś nowy czar z tego, co widzę. Dobra. Szaleństwo, bez przerw dostaje, najgorzej. Dobra, i to powinno być chyba na tyle. Tak, wszyscy zostaje załatwieni. Kurde, ale to była dosyć ciężka lokacja. Ale również niesamowicie interesująca, to trzeba jednak twórcom przyznać, że jest kilka takich elementów gameplayu niespotykanych do tej pory w innych Souls-like'ach, więc nie wiem, co wy o tym sądzicie. No i zobaczmy jeszcze ekwipunek, to wydaje mi się, że jakiś nowy czar żeśmy otrzymali, ale pierwszy raz widzę w zasadzie takiego rodzaju.
Piszczy i wywołuje szaleństwo u pobliskich wrogów. Wiara 33. No ja osobiście nie posiadam aż tyle, więc dopiero za jakiś czas może to jeszcze aktywujemy. Dobra, więc ciekawa minimisja. No i zobaczmy, co jeszcze dalej nas czeka, na przykład z tej strony. Tam mamy jakąś wieżę, a z tej strony z kolei jakieś większe ruiny. Czyli wieża oszalałego płomienia. Tak to się wszystko nazywało. Jeszcze sobie te wilki, powiedzmy, załatwię. Tak dla pewności i zobaczymy, co jest jeszcze w lokacji jakoś tej pobocznej. Może tędy? Dobra, da jeszcze coś odzyskać. Mamy jakąś niby wieżę pojedynczą. I tam jakiegoś tytana. Tak, myślę, że na tym lepiej się skupić. Zobaczymy, co nam zagwarantuje. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jeszcze jeden taki dungeon był pojedynczy tam piętro niżej, ale to zrobimy sobie trochę później. Bardzo przydałby się jakiś save w tym miejscu, muszę przyznać. Bo trochę ciężko się do tej lokacji dostać, więc no nie wiem, zobaczymy. A to co to za przeciwnik? Nie pamiętam w sumie takiego. Pamiętam jakiś podobnych, ale nigdy nie posiadali takich przedmiotów ciekawych. O kurde! Dobra, trzeba uważać na jego uderzenia. Dobra. Całe szczęście nas nie trafił. Oj, dostał teraz stagger, najlepiej. To chyba powinno załatwić sprawę. Dobra. Ciekawy pojedynek. Dosyć łatwo sobie z tymi przeciwnikami poradzić, w szczególności jeżeli jest się na koniu. No ale te walki jednak trochę trwają wtedy. Gdzie my się teraz w zasadzie znajdujemy? Jakaś kolejna wieża. Kurde, gdyby jeszcze jakiś save był w tej okolicy. No ale niczego takiego nie widzę. Przebudowana wieża na pograniczu, no dobra. Czegoś nam niestety brakuje, a tędy? Niech Eurydycja oświetla drogę. A tędy? Żeby wejść, musisz rozwiązać zagadkę, okej. Tego potrzebowałem. Zagadka jest taka, żeby wszystko zdemolować. Proszę bardzo, taka inteligencja. Tak to jest pójść wszystkimi punktami w siłę. O, jest gest Eurydycja się nazywa. Dobra, zobaczmy. I teraz wykorzystajmy. Czy to ma jakikolwiek sens? A, jeszcze mogę gesty robić tak, jak obracam tym całym padem. To jest ciekawa sprawa. Jak to, na czym to polega? Okej. Chyba, że muszę to w tym miejscu zrobić. Zaraz jeszcze raz. Teraz? Nie, nie da rady, niestety, kurde. Dobra, więc zobaczyłem jakiś tutorial na necie i z tego co widzę, no to trzeba wyposażyć właśnie ten hełm na przykład Olwinusa albo jakiś inny, ten z błysk kamiennych, tak mi się wydaje. No i teraz właśnie stojąc przed tą bramą mamy zrobić ten gest Eurydycji. Więc zobaczmy. Okej, czyli otworzyła się pieczęć wieży. Dobra, cudowna sprawa. No i teraz możemy przejść na dalsze tereny. A więc po kolei, jakie rzeczy trzeba zrobić, żeby to wygrać, żeby zdobyć te wszystkie potrzebne przedmioty? Na samym początku musicie właśnie do tej, jak to się nazywa, kryształowej jaskini, nie, przepraszam, Akademii Rai Lucari. Musimy dotrzeć do jednego takiego pałacu, zaraz, gdzie to się znajdowało? Kukuł czy kościół? Czy najlepiej chyba przejść od sali debat?
Potem musicie właśnie tak naokoło przejść, właśnie po tych wszystkich dachach. No i tam na samej górze, w tym kukułczym kościele, jest możliwość zyskania takiego kolejnego klucza. Potem ten klucz do akademii należy podać takiemu kolesiowi z tej strony, w tym kościele Irif. Potem z tego kościoła Irif znowu trzeba przejść w chyba salę debat, jeżeli mnie pamięć nie myli. Nie, do klasy szkolnej. I później tak za łukiem jest ten koleś, który nam daje jeszcze jakąś koronę, coś w tym stylu. Nie wiem, jakiś inny jeszcze chyba przedmiot. Jeszcze oprócz tego potrzebujemy zebrać właśnie tą całą głowę, ten cały hełm, który również można znaleźć w akademii. No w sumie jest to dosyć skomplikowana sprawa, muszę przyznać, ale nie wiem, zamieszczę w opisie chyba jakieś linki do tych wszystkich rzeczy po kolei z mojej serii, żebyście wiedzieli, jak to wszystko uzyskać. Więc tak, mam nadzieję, że mniej więcej dobrze to wytłumaczyłem, że jakoś wam się to przyda, no i zobaczmy, gdzie my teraz przejdziemy. Może będą jakieś ciekawe jeszcze przedmioty. Ło! Czego ja się w zasadzie doczekałem? Czy to jest przeciwnik? Kurde, koleś potrafi jeszcze uderzyć z jakiejś magii nieprzewidywalnej. Takiego wroga w sumie nie pamiętam. Dobra, załatwiony. Nie spodziewałem się, że będę musiał z jakimiś przeciwnikami w sumie walczyć w tym miejscu. No dobra. Ciekawe, jaki przedmiot jeszcze dzięki temu uzyskamy. Tu już w zasadzie niczego nie widzę. Więc zobaczmy piętro wyżej. Może znowu jakiś się przeteleportuje do nas straszliwy wróg. A, czyli możemy przejść jakoś wyżej. Zobaczmy, albo niżej. Gdzie my teraz wychodzimy? Kurde. Naprawdę tajemnicza lokacja. Dobra, czy jesteśmy na miejscu i mamy wyjście na górę. Tak, czyli wychodzimy na szczyt tej całej budowli. Może jeszcze po tych dachach dałoby radę jakkolwiek zejść, zaraz zobaczymy. No i tym oto sposobem mamy przedmiot. Co to może być? Armata Haimy. Jeszcze młotek Haimy. Dobra, w takim razie zobaczmy, co to jest w ogóle warte. Rzuca lobem wybuchowy magiczny pocisk i wymaga to 25 inteligencji. To tak samo atakuje magicznym wielkim młotem. No niedługo będziemy mieli tyle inteligencji, więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda w praktyce. A tymczasem, czy są jeszcze jakieś kolejne rzeczy? Może wezwę sobie właśnie konia i jakkolwiek, nie wiem, zaskoczę jeszcze w inteligentny sposób. Może jeszcze coś zyskamy ciekawego, ale w sumie wątpię. Nie, nie widzę niczego więcej. O kurde! Może tędy? Raz. Co nam to w ogóle gwarantuje? Chyba nic takiego. Nie, to było na tyle. Dobra, w takim razie misja została w zasadzie załatwiona. Mam nadzieję, że w miarę wam się ten tytuł przydał. Jeszcze giniemy najgorzej. Kurde, tyle dusz, ale głupia sprawa. Dobra, w każdym razie na dzisiejszy materiał to było w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawiajcie lajki, suby oraz dzwonki. No i tak, będę nagrywał z tego kolejne codziennie wychodzące materiały. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.